Znajdujemy się w miejscowości Wojnowice, gmina Opalenice. Opalenica blisko zjazdu Bóg na autostradzie A2. Znajdujemy się na polu cebulowym, gdzie przedstawiliśmy ofertę 15 odmian cebuli, 6 odmian marchwi oraz buraczek, pasternak i pietruszka. Jesteśmy w rejonie Polski Zachodniej, gdzie bardzo często mamy problemy z optymalną ilością opadów. Już drugi rok z rzędu borykamy się z mocną suszą, ze skrajnymi temperaturami sięgającymi nawet 38 stopni. Widać, jak odmiany z oferty Bejo poradziły sobie z tą trudną pogodą. Mocny system korzeniowy, dobre wybarwienie akurat w przypadku cebuli czerwonej. Tak jak wspomniałem, znajdujemy się w rejonie warzywnym, gdzie rejon Buku i Nowego Tomyśla jest w Wielkopolsce przeważający, jeśli chodzi o produkcję cebuli. Jakie problemy pojawiły się w tych rejonach? Stało się to, by wyciągnąć maksymalnie przychód z hektara, spowodowało to, że rolnicy zaczęli uprawiać cebulę po sobie. Jest to dużym błędem, nie powinno się tego robić. Ten rok pokazał, że na polach cebulowych ta produkcja warzyw, produkcja cebuli jest niemożliwa, jest nieopłacalna, wręcz może doprowadzić do wielu problemów. Należy myśleć o dobrym płodozmianie, należy myśleć o tym, żeby szanować swoje pola, należy myśleć o tym, żeby wprowadzać mieszanki poplonowe, nawozy zielone, nawozy organiczne, bo bogactwo naszej gleby zależy od Was. Szanujmy swoją ziemię, szanujmy swoje pola i nie uprawiajmy roślin, gatunków po sobie samym. Także nie róbmy cebuli po cebuli, nie róbmy pszenicy po pszenicy, nie róbmy rzepaku po rzepaku. Idźmy w to, żeby szanować naszą glebę oraz to pozwoli nam zarabiać. Odmiany firmy Bejo w ofercie tutaj w naszym portfolio są to odmiany tylko mieszańcowe z mocnym systemem korzeniowym. Genetyka firmy Bejo skręca w kierunku mieszańców, czyli odmian Riesburger, tych twardych na długie przechowanie, z odmianami amerykańskimi, z tą krwią południową, gdzie mamy zapewnienie mocnego systemu korzeniowego. Mocny system korzeniowy to wysoka tolerancja na warunki odstresowe. Na polu, którym widzimy, jest to pole niskie, torfowe, był bardzo duży problem z rdestami, plamistym, powojowatym oraz z dziką miętą. Są to chwasty bardzo uciążliwe, trudne do zwalczenia. Żeby nie ograniczać wzrostu roślin, bazujemy na systemie holenderskim, systemie mikrodawek, czyli łączeniu kilku preparatów razem i z zaniżaniem tych dawek. Jeśli mówimy o nowoczesnych preparatach, bardzo często nawet zmniejszamy tą dawkę do 10 razy mniej, do 20 razy mniej niż etykieta. Zalety mikrodawek: przede wszystkim produkcja warzyw bez pozostałości. W przemyśle, w markecie bardzo zaciśnia się pętla warzyw czystych, bez pozostałości. Produkujmy odpowiedzialnie, myślmy o swoich dzieciach, dziadkach, babciach i podstawa to produkcja żywności czystej, bez pozostałości. Nie jest realne zrobienie warzyw tylko w czystej ekologii. Chemia jest nam potrzebna, ona jest niezbędna do produkcji warzyw, ale musimy mówić o pozostałościach, tak? Czyli produkujmy odpowiedzialnie, bez pozostałości pestycydów. Struktura w naszym gospodarstwie jest głównie warzywa. Zajmuje to około 90 hektarów. Około 30 hektarów marchwi, 30 hektarów cebuli, 10 pasternaku, pory i 10 buraczka czerwonego. Na tych poletkach jest tutaj zademonstrowane 15 odmian cebuli, 5 odmian marchwi, 3 odmiany pietruszki, 1 odmiana pasternaku i 5 odmian buraczka czerwonego. Wszystkie te tutaj plantacje były nawadniane, cebula była nawadniana 12 razy, marchew 6, buraczek 10.
Cebula była nawadniana przy wysokich upałach w dawce od 10 do 12 ml. Gdy się ochłodziło, temperatura była około 20-25 stopni, była to dawka około 18 litrów. Marchew, buraczek i pietruszka była to jednorazowa dawka około 25 litrów. Buraczek jest planowany właśnie, zbiór trwa, buraczki będą właśnie kopane teraz. Marchew będzie wkopana około 15 września, te odmiany praktycznie już będą się wszystkie nadawać do zbioru. A w cebuli jest tutaj 5 odmian wcześniejszych, 10 odmian jest późnych, która już te wczesne odmiany będą kopane w ciągu paru dni, najbliższych dni.